Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale GameTroll TV Lite, gdzie głównie zajmujemy się unboxami różnych gier. Tym razem mamy grę od wydawnictwa Galacta, a grą dzisiaj omawianą, unboxowaną jest Widoczny Wiek Złodziei. Tak więc bez zbędnego gadania zaczynamy od otwarcia tegoż pudełka moim słynnym już fioletowym nożykiem. Dobrze, folii się pozbyliśmy, tak więc czym prędzej zaglądamy do środka, a w środku, jak zwykle na sam początek, czeka nas instrukcja. Instrukcja, o proszę, widać trochę jest do czytania, ale tutaj jakieś chyba, nie wiem, rysy charakterologiczne poszczególnych postaci. No generalnie na brak tekstu, o jeszcze jakieś tabelki się zmieściły. No chyba generalnie nie będziemy narzekać na nudę, jakiś wpis fabularny, dobra, jest to czytać, wiadomo gdzie. Dobrze, no to sprawdzamy dalej. Tutaj znajdują się już postaci, którymi będziemy się poruszać w trakcie gry. Ja wziąłem akurat Joannę i tutaj mamy jeszcze Jasminę. O proszę. Dobrze, czyli granie na bogato, 6 postaci, oczywiście sztance z różnymi elementami. No i tutaj znajduje się już plansza do gry. Ja tą planszę widziałem jakiś czas temu, nie wiem, gdzieś tam na zdjęciach w internecie i wydawała mi się troszeczkę naćgana. I teraz, Piotrze, czy nadal tak uważasz? Tak, uważam tak. Bardzo, bardzo gęsto te jakieś tu kropeczki prowadzące tu, w te miejsca. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce, kiedy będziemy zabierali się już za samą grę. Na razie wygląda to ładnie, ale bardzo naćgane. Tu mamy różnego rodzaju zasłonki, za którymi będziemy skrywali jakieś tam nasze growe tajemnice. No i do tego wszystkiego mamy, no proszę, mamy figurki, tak więc czym prędzej trzeba się do nich dobrać. Proszę, od razu pakowane. Tu jeszcze jakieś takie niebieskie figurki, a dawaj, zobaczymy co to jest. Tu. I uwaga, figurki są takie. Wyglądają jak strażnicy, którzy będą nas gonić. A teraz sprawdźmy, czy jest to figurka, która będzie nadawała się nam do malowania. Dobra, ludzie na księżyc latają, to malować takie figurki mogą. No ale dobra, dobra. Tutaj mamy bohaterów. Chodźcie, herosy, zobaczmy, czy was da się pomalować. Aczkolwiek przyznaję, że ostatnio malując Blood Bowl'a jakieś inne rzeczy, nie mam czasu na malowanie innych figurek. No do... Okej. Jak ktoś chce, może sobie takie figurki pomalować, aczkolwiek bez jakichś specjalnych detali tutaj będzie. Dobrze, Piotruś, nie wkładaj teraz tego do pudełka. Tutaj mamy różnego rodzaju kosteczki, znaczniki, kosteczki i jeszcze więcej kosteczek, tylko takich już nie do rzucania. Czyli można powiedzieć klasyka tego, co... jakie robienisko! Dobra, wygląda to bardzo fajnie. No i teraz jakieś mamy... karty, kurde, jak ja mam zawsze wielki problem z otwieraniem tych opakowań. Nożesz. O! Tym razem nie było tak najgorzej. Co to jest? Nie mam pojęcia. Wygląda jak części. Planszy. O, to już wygląda naprawdę na solidny kawał grafiki. Nie, słuchajcie, generalnie pod względem grafik, kiedy tylko wiecie, patrzymy na tą grę, wygląda to bardzo, ale to bardzo klimatycznie, fajnie. Taki trochę troszeczkę klimat Tifa, nie wiem, czy ktoś grał, czy ewentualnie... kurczę, nie pamiętam teraz, o jaką grę mi chodziło, ale dobra, pojawi się w opisie. Zajrzyjmy dalej. O kurczę, nie wiem. No, powiem, że to już... Tak, złe skojarzenia, Piotrze. To już rzeczywiście wygląda tylko lepiej. No, okej, dobrze. No, to jeszcze jakieś takie karty poszczególnych postaci. Dobra, tak troszeczkę steampunkowo się zrobiło. Ale to w sumie fajnie, dobrze. Steampunk jest ciekawy. Zaraz po post-apo z moich takich ulubionych. No i sprawdźmy, co kryje się dalej. Tu jakieś pułapki, jakieś takie gruszki, które są miksturami. Tu mamy jakieś kolejne rzeczy. Łożesz, dobra. Generalnie wiemy, o co w grze będzie chodziło. Będziemy się skradać, kraść i generalnie robić mało przyjemne rzeczy, ale w grze mam nadzieję, że będzie fajnie. Oczywiście zwracam uwagę również na wypraskę, która jest totalnie niepraktyczna, ale przynajmniej ładnie wygląda. Niedługo zabierzemy się za recenzję tej gry. To tyle na dzisiaj, do następnego razu. Trzymajcie się, hej!